Cześć, tu Sharp Day i dzisiaj zapraszam na otwarcie paczki z nowym nożem. Łatwo się domyślić, że to będzie CRKT Helical. Jestem bardzo ciekawy, jak ten nóż wygląda. Paczka przyszła do mnie wczoraj, więc zaczynamy. Paczkę będę otwierał nożem Ganzo G739. Oto nóż i paracord. Teraz zamówiłem paracord w takim bardzo jaskrawym, zielonkawym kolorze. Paracordu nic za wiele. To akurat jest 30 metrów. A oto nożyk. Opakowanie tekturowe. Średnie w dotyku. Ale może nożyk będzie fajny. Otwieramy od przodu. Jest nożyk. Co tu jeszcze w pudełku mamy? To jest gwarancja, zakładam. A instrukcja obsługi, taka jakaś ogólna. To nie jest żadna gwarancja. Dobrze, i sam nożyk. Zapakowany w folię. No, wygląda fajnie. Łatwo się otwiera. Liner lock działa dość ciężko. Nawet bardzo ciężko mi powiedział. Malutki jest ten nóż. Nawet bardzo mały. W dotyku jest bardzo przyjemny. Ta okładka jest taka fajna. Widać, że to jest ładnie wygładzone. Nie ma żadnych ostrych krawędzi. Nie ma tutaj nic ostrego, no oprócz ewentualnie gierek z flipera, ale tutaj ogólnie całe okładki bardzo ładnie sfrezowane. Nie ma nic ostrego. Nóż jest prosty, ładny to jest centralnie, wszystko jest umiejscowione, skręcone jest na torksy. Tu jest większy, tu są mniejsze i jeszcze mniejsze są torksy na klips. Klips jest dość miękki, długi. Moim zdaniem będzie fajnie leżał w kieszeni, mało go będzie widać, bo dość głęboko wchodzi. Jest w ogóle, klips jest głęboko noszony. Tutaj nie ma filarków, tylko jest tutaj taka przekładka. I no, wygląda bardzo porządnie. Widać, że jest to nóż, który już kosztuje no, ponad te 200 zł. Otwieram go. Fajnie ostry. Na ostrzu mam napisane Helical Ken Onion Design K500 GXP PC CRKT. Blokada zachodzi no 50%. Powiedziałbym, że idealnie 50%. Bardzo ładnie jest wykończony. Naprawdę ślicznie. Tutaj w środku widzę, że też nie ma dziadostwa. Kładki są bardzo grube, natomiast w środku te, powiedzmy, linersy są tak wcięte w środek. Nie ma, są, one chowają się w tych okładkach i ich za bardzo nie widać. No minus to jest blokada, która chodzi dość ciężko. Jestem przyzwyczajony do tego, że blokadę jestem w stanie tej odciągnąć tak bardziej paznokciem. Natomiast tu trzeba ją po prostu przesunąć samym palcem, po prostu puszkami palca i to ładnie się wtedy chowa. Samo zamknięcie trzyma dobrze. Nie mogę tak, że delikatnie naciskam i nóż od razu idzie, wystrzeliwuje. Nie jest tak. Ja muszę trochę większej użyć siły, natomiast jak już przełamię ten opór, nóż wyskakuje bardzo pewnie. Zamieniam się w kliperek, jelec chroniący palec przed zejściem na ostrze. Tu widzę, że jest ostrze, ładnie tutaj jest tak wycięte, czyli będzie łatwo go ostrzyć, a pic też jest wyraźny. To jest ładnie sfrezowane. Mamy jimping pod kciuk. Nie no, jest dobrze. Troszkę powiem szczerze, jak nawet wyciągnąłem go z pudełka, to taki byłem troszkę zawiedziony, że a, tylko coś takiego. Ale okazuje się, że nie. Myślę, że się z tym nożem zaprzyjaźnię, że będzie on takim fajnym kompanem do noszenia na co dzień. Idzie. W drugą stronę. Ładnie. Ładnie wszystko gładziutko działa. Określiłbym go mianem elegancki na co dzień. Czyli mam Helicala. Można myśleć o zakupie kolejnego noża. Czy będzie to też propozycja do widzów? Nie wiem.
Zobaczymy, jak ten projekt będzie się przyjmie. Zainteresowanie było, jak na ilość moich oglądających, całkiem duże. Tak wygląda CRKT Helical. Nóż, który został zakupiony po głosowaniu widzów. Widzowie zdecydowali, że ten nóż chcieliby zobaczyć. Teraz ten nożyk będę sobie edycował, nosił przy sobie i zobaczymy, jak on na co dzień będzie sprawował. Reasumując, od teraz zaczynam nosić ten nożyk przy sobie. Tego recenzję niedługo będę nagrywał i wrzucał. Od dzisiaj ten Helical ląduje w kieszeni. Zaczynam się zaprzyjaźniać z tym nożykiem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Sharp day.